Hej, witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a tak, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Przepraszam, że rok temu nie złożyłem wam życzeń, nie było filmu świątecznego. Jakoś tak się niestety ułożyło, że plany były inne. Być może nie będzie po mnie nikogo, być może ktoś się po mnie pojawi, zobaczymy jak to się teraz ułoży w tym roku. Niemniej, chciałem wam złożyć życzeń. Zdrowia, błogosławieństwa Bożego. Dużo radości, wspaniałych, pięknych chwil, czasu spędzonego z najbliższymi. Czasu spędzonego na to, na co czasu zwykle się nie ma. Radości, uśmiechu, tego, żebyście byli szczęśliwi ze swoimi bliskimi, pomimo przerozmaitych rzeczy, które was dzielą, pomimo różnych podziałów, pomimo różnych mądrzejszych i głupszych powodów, zrozumienia wzajemnego. I nie tylko na ten najbliższy, okołoświąteczny czas, ale i na czas późniejszy. Żeby tych sporów było jak najmniej, bo tym, co nas wyniszcza, jest to, co nas dzieli. I bądźcie dobrej myśli, bo po co być złej? Jeszcze raz, wszystkiego dobrego. W tym roku wpadło kilka odcinków. Nagrałem całą Syberię 1, całą Syberię 2. Na trójkę już jakby nie miałem ochoty. Jest trochę gorsza. Być może kiedyś uda mi się nagrać czwórka. No i podejrzewam, że w przyszłym roku też wskoczy trochę miejsca jakby na klocki. Udało mi się testować ostatnio Forge'a na Macu z M1, więc być może wróci Forge. Jest nowy mod na Open Computers, który już też tam testowałem. Jest bardzo obiecujący. Zobaczymy, jak on się sprawdzi w faktycznym środowisku. Być może przeniosę mój serwer z serii Zagrajmy w Klocki 2020 na Forge'a. Nie obiecuję, ale być może tak się stanie. Być może coś jeszcze na tym serwerze istniejącym dobuduję. Na pewno będą jakieś odcinki, bo wbrew pozorom, chociaż czasami klocków nie wrzucam, to ja tam jednak jestem dosyć dużo czasu na tych klockach. Być może też padną odcinki o innej tematyce, bo w tym roku podziałem z rzeczami, które nie mają za dużo wspólnego z informatyką. Za dużo wspólnego z klockami, za dużo wspólnego z tym, co do tej pory nagrywałem, ale mam nadzieję, że w przyszłym uda mi się trochę chociaż wam z tych rzeczy pokazać. No i cóż, do zobaczenia w przyszłym roku. Trzymajcie się!